Annabelle. Jedna z najbardziej znanych nawiedzonych lalek, która miała być opętana przez złego ducha. Lalka Annabelle znajduje się teraz w Muzeum Warrenów, znanych demonologów. Lalka Annabelle to jedna z najbardziej znanych nawiedzonych lalek na świecie. Według opowieści, lalka ta miała być opętana przez demona i przynosić nieszczęście lub nawet śmierć swoim posiadaczom. Historia lalki Annabelle zaczęła się w latach 70. XX wieku, kiedy została podarowana dwóm młodym kobietom, które wynajmowały mieszkanie w Connecticut. Dziewczyny, które otrzymały lalkę, to dwie współlokatorki mieszkające w apartamencie w mieście Hartford. Ich nazwiska zostały zmienione w późniejszych relacjach, aby zachować ich prywatność. W literaturze i mediach są one często nazywane Donna i Angie. Historia opętanej lalki Annabelle zaczęła się, gdy Donna otrzymała ten przedmiot jako prezent od swojej matki w roku 1970. Donna mieszkała wtedy ze swoją przyjaciółką Angie, a lalka była początkowo uważana za niewinną zabawkę. W obliczu narastających zjawisk paranormalnych kobiety zwróciły się o pomoc do demonologów Eda i Lorraine Warrenów, którzy zajmowali się badaniem nad zjawiskami paranormalnymi. Warrenowie stwierdzili, że lalka Annabelle jest opętana przez złego ducha i przechowują ją w specjalnie przygotowanym miejscu w swoim muzeum, aby zapobiec jej negatywnemu wpływowi na inne osoby i otoczenie. Od czasu, gdy historia lalki Annabelle stała się znana, wielu ludzi podróżowało do Muzeum Warrenów, aby zobaczyć ją na własne oczy. Jednakże, mimo że lalka ta jest traktowana jako atrakcja turystyczna, wiele osób nadal wierzy w jej rzekome nadprzyrodzone moce i przestrzega przed nią. Lalka Annabelle stała się również tematem książek, filmów i innych dzieł kultury popularnej, co dodatkowo zwiększyło jej sławę jako jeden z najbardziej znanych nawiedzonych przedmiotów na świecie. The Hands Resist Him. Obraz The Hands Resist Him autorstwa Billa Stonehama to jedno z najbardziej znanych dzieł sztuki uważanych za nawiedzone. Obraz ten został namalowany w latach 70. XX wieku i szybko zyskał reputację obrazu przynoszącego nieszczęście lub nawet opętanego. Na obrazie The Hands Resist Him widzimy chłopca i dziewczynkę stojących przed drzwiami z przeszklonymi panelami. W tle widoczne są dziwne, niepokojące postacie oraz ręce, które zdają się wyłaniać z ciemności. Obraz ten zdobył swoją sławę, gdy w 2000 roku został wystawiony na aukcji na platformie eBay, a wraz z nim pojawiły się opowieści o złych zdarzeniach, które miały miejsce wokół osób, które go posiadały. W relacjach tych wspominano o nieszczęściach, chorobach i niepokojących doświadczeniach związanych z obecnością obrazu w domu. Nie ma jednoznacznych dowodów ani konkretnych wyjaśnień, dlaczego ten obraz miałby być nawiedzony. Jednakże istnieje wiele spekulacji i teorii na ten temat, które opierają się głównie na interpretacji samego obrazu oraz na relacjach osób, które miały doświadczenie związane z tym obrazem. Niektórzy wierzą, że obraz może być przeklęty lub opętany ze względu na jego niepokojącą treść i atmosferę, którą wywołuje. Inni sugerują, że mogą istnieć duchowe lub energetyczne siły związane z samym malarstwem lub jego historią, które wpływają na osoby w jego pobliżu. Jedna z teorii sugeruje, że obraz może być powiązany z efektem przeklętego obrazu, w którym niektóre obrazy, szczególnie te przedstawiające postaci ludzkie, wywołują niepokojące lub negatywne uczucia u osób, które na nie patrzą. Niezależnie od tego, czy te teorie mają jakiekolwiek oparcie w rzeczywistości, czy też są bardziej wynikiem wierzeń i przekonań, obraz The Hands Resist Him nadal pozostaje przedmiotem fascynacji i spekulacji dla wielu osób zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi oraz sztuką. Conjure Chest. Skrzynia Conjure, znana również jako Conjure Chest, to przedmiot, który był rzekomo powiązany ze zjawiskami paranormalnymi i opętaniami. Istnieją różne historie i legendy związane z tą skrzynią, a jej historia
jest pełna tajemnic i niejasności. Według niektórych relacji przeklęta skrzynia była używana w praktykach magicznych lub religijnych, które miały na celu wywoływanie lub manipulowanie siłami nadprzyrodzonymi. Inne opowieści sugerują, że skrzynia była opętana przez złe moce lub duchy, które miały wpływ na osoby, które miały z nią kontakt. Niektóre relacje mówią o tym, że osoby, które otwierały przeklęte skrzynie, doświadczały dziwnych i niepokojących zdarzeń, takich jak nagłe choroby, pech czy nawiedzenia. Skrzynia ta stała się zatem przedmiotem strachu i kontrowersji wśród osób zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi. Jedną z bardziej znanych opowieści mówiących o przeklętych skrzyniach jest historia rodziny Kulejów, opowiedziana na łamach książki Virginii Carey Hudson. Jacob Cooley był właścicielem wielkiej plantacji w stanie Kentucky, na której wtedy pracowali również jego niewolnicy. Gdy właściciel plantacji dowiedział się, że jego żona jest w ciąży, nakazał niewolnikowi Ozeaszowi wybudować skrzynię dla swojego dziecka. Nie był jednak zadowolony z efektu końcowego i pod wpływem emocji zamordować miał swojego niewolnika. Wydarzenie to wywołało bunt wśród reszty niewolników, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wśród niewolników miał być człowiek, który znał się na klątwach i czarnej magii. Odciągnęli uwagę od skrzyni na tyle długo, żeby splamić ją krwią sowy i rzucić klątwę na tenże przedmiot. Przedmiot, który oznaczał śmierć przyszłych pokoleń rodziny Kulejów. Niektóre opowieści sugerują, że skrzynia Conjure może nadal istnieć i przechowywana być w muzeum, w prywatnych kolekcjach lub ukryta w niezbadanych miejscach. Jednakże wiele z tych relacji jest opartych na legendach i spekulacjach, a rzeczywista historia i pochodzenie skrzyni Conjure pozostają często nieznane i otoczone tajemnicą. Wiele opowieści i relacji na temat przeklętej skrzyni opiera się na przekazach ustnych, legendach miejskich, literaturze czy artykułach prasowych. Jednakże w przypadku takich przedmiotów trudno jest oddzielić fakt od fikcji, a ich historia często staje się z czasem coraz bardziej zagmatwana i zmylająca. Skrzynia Conjure może być więc powiązana z tymi tradycjami i wierzeniami afroamerykańskimi, które obejmują praktyki magiczne, uzdrawianie, ochronę przed złymi duchami oraz komunikację ze światem duchowym. Jednakże z powodu charakteru tych praktyk, wiele informacji na temat skrzyni Conjure może być oparte na ustnych tradycjach i legendach, co utrudnia precyzyjne określenie jej kulturowego kontekstu.